Arkadiusz Łakomiak, Zając. Mały zajączek kicał po lesie. Skakał ochoczo, aż echo niesie. Nie chciał w ogóle słuchać mamusi, a to się przecież źle skończyć musi. Pewnego razu brzuszek miał pusty, więc wszedł na pole młodej kapusty. O pozwolenie wcale nie pytał, jadł ile zdołał, byle dosyta. Martwi się teraz gospodarz pola. Muszę na nowo ziemię zaorać. Zajączek uciekł, kapusty nie ma, zostały po niej tylko wspomnienia. Posadził nową, zrobił pułapkę. Trzeba szaraka złapać za łapkę. Codziennie będę pola pilnował, aby zajączek w nim nie buszował. Wyruszył z pieskiem na polowanie. W nocy czekali, aż świt nastanie, a sprawa była bardzo paląca. Natychmiast trzeba złapać zająca. Znów się pojawił w zupełnej ciszy. Wcina kapustę, że nikt nie słyszy. Pies i gospodarz chrapią, tymczasem on się zajada i to z zapasem. Wtem usłyszeli głośne mlaskanie. Podeszli z tyłu, stanęli za nim. Gospodarz cicho wyciągnął ręce i złapał malca, jak mógł, najprędzej. Trzyma zająca za małe uszy, targa i ciągnie, aż je wydłużył. Po czym powoli puścił malucha. Następnym razem mamy się słuchaj. Od tamtej pory, gdy piesek szczeka, uszy zająca widzi z daleka, a ten się boi psiego hałasu i prędko zmyka z pola do lasu. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.